Тепер ви знаєте, як проходити процес рекрутації на університеті ВСБ. Не пам'ятаю. Всім привіт! Мене звати Юля. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію «Безмежно ВСБ». І сьогодні ми дізнаємося, як проходить процес рекрутації в цей університет. По-перше, ви можете зайти на сторінку на сайт vsb.pl і там ви можете змінити мову. Ви можете користуватися польською або користуватися російською версією. На сайті ви можете побачити список всіх напрямків навчання, прочитати докладніше, що вас там чекає. Також ви можете побачити список міст і так далі. Ну і, звичайно, на сайті ви можете зареєструватися, почати процес рекрутації. На головній сторінці буде кнопка «Розпочати процес» і там ви можете заповнити свої дані і вже почати прикріпляти там документи. Також ми поговорили з особою, яка працює в відділі рекрутації. Вона розкаже докладно, як проходить весь цей процес. Зараз ми поговоримо з працівником відділу рекрутації, дізнаємося, як перебігає весь цей процес. На початку хочу запитати, чи особа мусить одразу приїжджати до Польщі, чи може це зробити здання, зложити документи, як в ogóle почати? Znaczy, generalnie na początku można te dokumenty załączyć online, wtedy my je sprawdzimy, zweryfikujemy. Jeżeli wszystko będzie w porządku, to student będzie mógł przyjechać i podpisać po prostu umowę u nas w biurze. Okaże też oryginalne dokumenty przy okazji, więc myślę, że to taka fajna opcja prostudencka. Zarówno może online, jak i też papierowo te dokumenty przedstawić. Super, więc jaki jest pierwszy krok? Czy jest jakaś specjalna platforma, czy wszystko wysyłamy mailowo? Co taka osoba musi wiedzieć? Generalnie w zależności od studenta. Najlepiej będzie jednak mimo wszystko zrobić to przez platformę online, załączyć wszystkie dokumenty, które my je zweryfikujemy. Ale jeżeli niektórzy studenci mają problemy, żeby to załączyć, to mogą bez problemu wysłać do nas maila i wtedy my po prostu zweryfikujemy to przez maila, a już wtedy przyjadą i na podstawie tego, co wysłali w mailu, sprawdzimy te dokumenty i potwierdzimy wszystko. Super. Jeżeli gdzieś się pomyliłam albo nie mam w chwili obecnej tego dokumentu, co mam zrobić? Czy mam jakiś kontakt z Państwem? Tak, jak najbardziej. Można tutaj do nas zarówno dzwonić, jak i też wysyłać maile. Zawsze jesteśmy chętni do pomocy, pomożemy. Czekamy tylko na kontakt od studenta, by pomóc. Super. Chciałam jeszcze zapytać, czy wszyscy rozmawiają tylko po polsku, czy może jest jakiś podział na dedykację do różnych studentów? Nasze biuro liczy kilka osób i tutaj są dedykowane osoby właśnie dla klientów, którzy mówią po rosyjsku, dla klientów, którzy mówią po angielsku, więc tutaj myślę, że każdego obsłużymy, każdemu pomożemy. Kiedy osoba już złoży te wszystkie dokumenty, to co później? Co ona robi później? No to następnie my je weryfikujemy, sprawdzamy. Jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli klient otrzyma wizę, może przyjechać i po prostu podpisuje umowę. Tutaj jakby nie ma wielkiej filozofii, jest to bardzo wszystko sprawnie procesowane. Powinien otrzymać wizę, prawda? Czy jakoś pomagacie w tej sprawie? Przygotowujemy komplet dokumentów. Są to bardzo profesjonalnie przygotowane dokumenty, tak aby po prostu maksymalnie zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania wizy przez klienta. Więc myślę, że te nasze dokumenty są naprawdę bardzo dobrze przygotowane i dzięki temu też studenci mogą się tutaj pojawić, bo otrzymują te wizy. Czy macie dużo doświadczenia w ogóle we współpracy z osobami ze wschodu? Czy dużo ludzi przyjeżdża? Myślę, że bardzo dużo jest studentów właśnie ze wschodu. Myślę, że to około 30-40% niekiedy, więc w niektórych kierunkach. Więc myślę, że tak, jak najbardziej jesteśmy doświadczeni tutaj. Czy kiedy już przyjeżdżają tutaj studenci, czy często się zgłaszają na żywo? Przychodzą po prostu o coś, nie wiem, dopytać? Zajmujemy się przyjmowaniem studentów, jeżeli chodzi o dział współpracy z zagranicą. Pozostałe już zadania są dedykowane dla dziekanatu, więc wtedy już student po prostu w dziekanacie załatwia inne rzeczy. U nas my zajmujemy się stricte rekrutacją i przyjmowaniem studentów. Super. Okej, widzę, że w razie czego, jak coś pójdzie nie tak nawet podczas procesu rekrutacji, tak, albo rejestracji, to wszystko można dopytać zawsze mailowo, telefonicznie. Myślę, że to są bardzo przydatne informacje dla naszych przyszłych studentów. Bardzo dziękuję. Myślę, że dla Was to było pomocne. Dziękujemy. Тепер ви знаєте, як проходить процес рекрутації в університеті ВСБ. Можете просто зараз зайти на сайт, натиснути на цю кнопку і вже розпочати цей процес. З вами була Юля, проект «Безмежно ВСБ» і до зустрічі в ВСБ. Па-па!